Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kiełbasa wyborcza. No w Ameryce nawet Trump musi dawać kiełbasę wyborczą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dobra wiadomość to jest taka, że Trump w sobotę uciekł z tej pułapki rozdawnictwa tryliona dolarów, która była założona, ustawiona przez przewodniczącą Izby Reprezentantów, czarownicę Nancy Pelosi. No ale zła wiadomość to jest taka, że on uciekł tylko dlatego, że on zrobił to, co Barack Obama robił, czyli miał executive order, czyli to jest tak zwany rozkaz wykonawczy, czyli rozkaz prezydencki, i wszyscy mają skakać tak, jak prezydent powie. No wszyscy krytykowali prezydenta, że on to robi, no bo jest taki problem, że jak jedna strona zrobi, no to druga strona będzie robiła tak samo albo podobnie. Także te precedensy ludzie starają się unikać. Barack Obama nie unikał, no bo po prostu chciał wykorzystać swoją władzę, no i wykorzystywał. Teraz Trump robi to samo. Diabli wiedzą, co będzie następne, tak? No bo to jednak ta równia pochyła, fizyka jednak działa. Trump zrobił to po rozmowie z, tak jak wspominałem, z czarownicą Pelosi, to ona jest z Kalifornii, od strony Pacyfiku, jest w tej polityce już tam 40 czy 50 lat, ona jest starsza już chyba z 5 czy 10 lat od Breżniewa, miała przypuszczalnie tych najróżniejszych operacji z tym jadem kiełbasianym, botoksem z 500 razy, jak nie więcej. No ale jest zjadliwa, trzyma za twarz tą mniejszość socjalistów, demokratów w Izbie Reprezentantów, no a ma pod swoją ręką prezesa mniejszości demokratów w Senacie. Schumera, Chuck Schumer jest właśnie w Senacie, jest senatorem. W Ameryce jest 100 senatorów, no i większość są republikanie, a mniejszość jest demokratyczna. Dlaczego 100 senatorów? No bo jest 50 stanów i na każdy stan jest 2 senatorów, niezależnie od wielkości stanu. Także potężna Kalifornia, która ma 30 parę milionów ludzi, ma 2 senatorów, i mały Rhode Island, który ma powiedzmy tam 3 miliony ludzi, też ma 2 senatorów. Także to w Ameryce to jest to bardzo ważne, że te małe stany i duże stany mają taki sam głos w kongresie. Izba Reprezentantów dla odmiany jest proporcjonalna do ilości ludzi, którzy mieszkają w konkretnych stanach. Dlatego bardzo często ludzie się zastanawiają, dlaczego mniej ludzi może wybrać prezydenta niż głosowało. No ale to jest właśnie ten powód, no bo jest inna jeszcze kwestia, że reprezentanci plus senatorzy z tych stanów oddają głosy, także że jest 535 głosów, to jest tak zwany electoral college, czyli kiedy są wybory prezydenckie, to są ci przedstawiciele. No ale wracając właśnie do Chuck Schumer, no to on jest prezesem mniejszości demokratów, on nie mieszka w Izraelu, ale idzie ręka z ręką z czarownicą Pelosi, no i zmuszali go po prostu, żeby poddał się temu rozdawnictwu. Trump troszeczkę inaczej zagrał, no i poszedł na ten executive order, czyli rozkaz wykonawczy. Demokraci, socjaliści żądali 800 miliardów, czyli po polsku to są, no tak, po polsku to są miliardy, po amerykańsku to są biliony, no bo milion to jest 1000 tysięcy, bilion to jest 1000 tysięcy tysięcy, czyli miliard po polsku, no i trylion to jest 1000 tysięcy tysięcy tysięcy, czyli to jest 1 z 12 zerami, no to żądali 0,8 tego tryliona, żeby państwo, które zebrało podatków,
rozdało to dla Stanów, no i też żądali, żeby było $600 na tydzień dla bezrobotnych, czy tych, którzy stracili pracę, a pracowali, niezależnie od tego, ile im by się należało, bo w wielu wypadkach ludzie dostawali tam $200-300 czy $400, no ale kongres ustawił, że dużo, dużo więcej, niezależnie ile wcześniej zarabiali. No i chcieli, żeby to było do końca roku, do początku roku 2021, niezależnie od tego, że to w wielu wypadkach opóźnia chęć ludzi do szukania pracy. No i socjaliści, demokraci też nie chcieli się zgodzić na to, żeby nie ścigać ze strony kongresu biznesów, małych biznesów i organizacji niedochodowych od skarżenia w sądach za różne sprawy związane z tym COVID-em. No bo socjaliści teraz, oni po prostu, im zależy na tym, żeby ludzie skarżyli, atakowali kapitalizm, oskarżali, wyciągali pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A konserwatyści mówią, no to jest akt boski, no jest jakaś plaga, jest jakaś choroba, nie można skarżyć biznesów, no bo coś tam się jakoś stało niezależnie od tych biznesów. Nie ma tego połączenia, ale socjaliści mówią niezależnie. Trzeba wszystkich skarżyć. No o to chodzi, tak? Ta sławetna kawa w McDonaldzie i parę milionów wygranych. Kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset milionów było wygranych. No i jeszcze demokraci, socjaliści dopisywali do tego całego układu, że wybory mają być listowne i to nawet w Stanach, gdzie kompletnie korona, panika 19 nie miała żadnego wpływu, no ale oni chcą po prostu zamalować całą Amerykę na wysyłanie pocztowe. No jest to pierwszy krok w kierunku internetowego głosowania. No a to wiadomo, co to z internetem, to oszukaństwo, jeżeli ludzie nie przychodzą, no to już jest wielkie nadużycie. Każdy powinien poświęcić jedno popołudnie do wyborów. To nie jest wielka sprawa. No to można powiedzieć, że całe te podejście socjalistów do Trumpa, no to byłoby po prostu jak napad bandycki, tak? Demokraci kalkulowali sobie, że Trump posłucha do ministra skarbu Steve'a Mnuchina, no i że znowu się podda i zrobi to samo, co parę miesięcy temu, będzie rozdawał te pieniądze, no ale to już jest takie zasiewanie całej tej sytuacji na rozdawnictwo na przyszłość, no bo jednak demokraci ciągle tą marchewkę chcą, no i republikanie podzielą się, tak, no bo republikanie mówią, no do jasnej cholery nie można rozdawać ich pieniędzy, no bo nie można jednym zabierać, żeby drugim dawać, no i to będą jakieś takie frakcje się robiły, tych, którzy chcą dawać i którzy nie chcą dawać, no i będą się gryźli w partii republikańskiej. No i to jest właśnie ta makabra, no, bo socjaliści dążą do systemu rozdawniczego, po prostu zasiłkowego i starają się rozszerzyć się rozdawnictwo i pomoc na wszelakie możliwe strony, no, żeby dostawać głosy. No i republikanie nie chcą tego robić, no bo się boją, tak? Boją się, że państwo upadnie, a socjaliści, demokraci nie boją się, no bo oni chcą być po prostu przy żłobie i dla nich nie ma znaczenia, co będzie za 30 lat. Oni chcą być przy żłobie dzisiaj, tak? Także wszyscy ci, co rozdają, no to patrzą, że będą kandydatami na polityków do kongresu, czy kandydatami na prezydenta do Białego Domu. No, Trump wyszedł z tego obronną ręką, no i teraz on w zasadzie będzie kierował tym, co się będzie działo z tą panika 19 i ta pomoc państwowa, no i jak tu wziąć, uruchomić tą ekonomię, także jaka będzie ekonomia, no to jest najważniejsze dla Trumpa, no bo
w stosunku do Joe Bidena, który właśnie kompletnie już wszystko daje, rozdaje i wszystko zabiera. Prezydent zmuszony został, czy przekonał się do tego rozkazu wykonawczego, to jest inna sprawa, bo to jednak jest no, niedobra sytuacja. Prezydent, kiedy coś takiego daje, to jest zmiana tych rzeczy czy sytuacji, które są nierobione. Jedną z tych to jest to, że Amerykanie, którzy zarabiają poniżej 105 tysięcy, nie będą płacili podatków do grudnia 31 roku. No teraz pracodawcy nie zabierają podatku, no bo jest to odpuszczone. No i teraz Trump powiedział, że pracownicy nie będą płacić tych 6%, ale to dużo nie daje, bo to nie skasowanie podatku, no bo to skasowanie podatku to może zrobić jedynie kongres, a przesunięcie podatku, no to dużo nie daje, no bo musi być spłacone z powrotem, także że to, że ludzie będą mieli więcej forsy na czeku do końca grudnia, no to faktycznie będą mieli, no ale to wydadzą, tak, jeżeli ktoś zarabia tam 100 tysięcy, no to teraz te 6%, czyli 6 tysięcy, które mu rocznie nie zabiorą, no to do końca powiedzmy roku, no to jest mniej niż pół roku, no to będą mieli 2,5-3 tysiąca więcej na czeku, no ale to nie znaczy, że tych pieniędzy nie będą musieli dać w 2021 roku, bo to podatki jednak przychodzą, tak, także jak Beatlesi śpiewali, ten taxman, no to niestety to jest. Także ludzie rozumieją, ci, co płacą podatki, oczywiście to rozumieją, no i nie będzie tego wydawania, tak, no bo ludzie mówią, no co wydam dzisiaj, a za rok skąd wezmę pieniądze, żeby spłacić, no bo teraz obcinają pieniądze na miejscu i dostaje się wszystko po podatkach, a teraz się dostanie przed podatkami, tak, także to jest troszeczkę oszukaństwo i polityka. No Trump w tym rozpędzie rozdawnictwa, no to powiedział, że zaoferuje kongresowi, żeby te podatki, powiedzmy, zlikwidować, czy nie wymagać, żeby były do spłacenia. No tak, także to jest część kampanii. Także wszyscy dopadli, wszyscy w Ameryce idą na rozdawnictwo tej kiełbasy. A co Biden powie? No Biden przypuszczalnie nie będzie mówił, że podniesie podatki dla średniej klasy, no bo będzie się bał, tak? Także to jest taka zagrywka. Demokraci płaczą, że to działanie to rozwala social security, czyli ubezpieczenie społeczne, czy bezpieczeństwo społeczne. Można powiedzieć po polsku ten zakład ubezpieczeń społecznych, no i ubezpieczenie lekarskie, no bo są dwie rzeczy. Jest Medicare, czyli to jest ta strona medyczna ludzi starszych, emerytów, no i jest ten social security, ta emerytura, także to są te dwie rzeczy. Demokraci no to klaskali, kiedy czerwony Obama zrobił przesunięcie tego niezabierania podatku tam okres świąteczny, powiedzmy, no to oni klaskali, powiedzieli, że to jest fantastyczne, że to jest, Pelosi to po prostu cały czas tłumaczyła, że Obama, no to jest wspaniałym prezydentem. Trump zrobił to samo, no to najgorszy przestępstwo ekonomiczne, jakie może być. Także socjaliści, no to są typowi kali z pustyni w puszczy. Kalemu ukraść dobrze, kalemu ukraść niedobrze, tak? No i właśnie to tak chwalą Obamę za te jego precedensy, a ganią Trumpa za to. Biden powiedział, że on chce to ubezpieczenie medyczne przesunąć, ten ZUS medyczny z 65 lat na 60. Także to
to by było, zbankrutowałoby cały system, no albo by cały system musiał powiedzieć, nie robimy tego, nie robimy tego, nie robimy tego, te rzeczy są dostępne, tamte nie są dostępne, no albo potężne podatki dla tych, którzy jeszcze płacą podatki, także teraz na dzień dzisiejszy, żeby otrzymywać emeryturę, no to jest 66-67 lat, żeby było 100%. Można iść na wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat i wtedy się dostaje 80% tej emerytury, co by się dostawało w wieku 66 lat, no ale przez te 3-4 lata nie ma tego ubezpieczenia emerytalnego, także cokolwiek by się dostało, to 80%, to trzeba zapłacić za ubezpieczenie, no i dużo nie zostaje, tak, także nie dość, że człowiek nie pracowałby pomiędzy 62 rokiem życia a 65, to przez pierwsze 3-4 lata by większość musiał zapłacić na ubezpieczenie, także że ludzie decydują się jednak pracować do 66 roku, do tej pełnej emerytury finansowej i do pełnego ubezpieczenia emerytalnego. Tak to w ten sposób działa. Ten rozkaz wykonawczy również będzie dotyczył czynszu, no i pożyczek bankowych, no bo to też przesunięte to zostało. Pożyczki studenckie, no to na razie oprocentowanie jest zlikwidowane. Jest zlikwidowane także Ministerstwo Edukacji, no bo to oni zarządzają, no ale to też właśnie to jest dziwna sprawa, dlatego że państwo gwarantowało pożyczki i dlatego czesne, czy te opłaty za studia przez ostatnie 40 lat po prostu wzrosły 2-3-krotnie, tylko dlatego, że państwo włączyło się w gwarantowanie pożyczek. No i banki komercyjne po prostu zarabiają 3-4-5%, ale jeżeli ktoś nie płaci, no to jest to gwarantowane przez państwo, przez Waszyngton. Bankrupcję można ogłosić na wszystko w Ameryce, ale pożyczkę studencką niestety nie można, bo nie można wykolegować państwa. No a teraz socjaliści właśnie mówią, żeby to wyrzucać. W najciekawszym wypadku Trump by mógł dać 44 miliardy z FEMA, czyli Federal Emergency Management Agency, czyli to jest Ministerstwo do spraw klęski żywiołowych. No i teraz mówią, że to jest klęska żywiołowa. No i ma być ten fundusz taki do spowolnienia tego wszystkiego. No to właśnie proponują w ramach tego $300 na tydzień dla bezrobotnych zamiast 600, no i 100, jeżeli stan jest w stanie dołożyć, no to byłoby 400 zamiast federalnego 600. No jest to klęska żywiołowa, cały ten COVID, no to się wszystko przesunęło. Mówią, że jest 15 milionów zachorowało, no ale umarło 160 tysięcy. No tyle tylko, że nikt nie mówi, kto umarł na COVID, a nie z jakichś innych powikłań, no bo jednak 80% to ludzie są powyżej 80 lat, 70% to mają nadwagę, cukrzycę i tak dalej, także to jest kompletnie inna sprawa. Obama zaczął te rozkazy wykonawcze. On cały ten Obamacare, czyli ten ubezpieczenia, to on wziął pieniądze z innych spraw bez zgody kongresu, tak, także te rozkazy wykonawcze to są takie, że dyktują po prostu, co ludzie mają zrobić. Tak samo jak pozwolił, wydał dziesiątki milionów zezwoleń dla nielegalnych ludzi, którzy przebywali w Ameryce nielegalnie, no i wtedy to wszystkie gazety i prasa i telewizja i internet to klaskały nad tym, nad Obamą, że te rozkazy wykonawcze są fantastyczne, a teraz czarownica Pelosi mówi, że rozkazy prezydenckie są po prostu paranoicznie niekonstytucjonalne. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej.
piszesz komentarze na dole największe. Nie subskrybujesz? Też dziękuję, serdecznie polecam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.